Czy warto dzieci uczyć? Wiadomo, że warto, tylko wiadomo, że mamy wgrane jedną rzecz, że przecież takie dziecko zrobi bałagan. No oczywiście, że zrobi. A jak ma nie zrobić? A ty nie robisz bałaganu, jak czegoś nie potrafisz? Też nie potrafisz. Jak widzieliście na filmie, Olek zbił w sumie dwa jajka. Nie wiem, po ile są teraz jajka. Żono, po ile są jajka? W sumie nie wiem, bo teściowa mi daje. Pozdrowienia dla mamusi. Więc, no nie, załóżmy, że 80 groszy, czyli dwa jajka, gdybym nie wykorzystałem, musiałem sprzątać, czyli złoty 60 tak naprawdę. Zainwestowałem w rozwój mojego syna złoty 60 plus chwilę mojego czasu. O, mój syn sobie jeszcze będzie, proszę bardzo, będzie sobie wzbogacał jajecznicę. Spróbuję jajecznicę u syna. Nawet nie zdajecie sobie sprawy, ale może sobie zdajecie, jak to jest bardzo ważne. Przychodzą do mnie później matki do siedliska i mówią: moje dziecko nic nie potrafi. A jak mam stara coś potrafić, jeśli zawsze wyganiałaś go z kuchni, bo zawsze potrafiłaś zrobić to lepiej, bo się bałeś, że drogi tato, że twoja córka lub syn zrobią bałagan? No muszą po prostu zrobić bałagan, bo się muszą nauczyć. A ty nie wcinaj samych rodzynek. Jedz jajecznicę. Na przyszłość lepiej zainwestuj złoty 60 zł. Bo nie będziesz miał problemu ze swoim dzieckiem po tym, że czegoś nie potrafi. A nie potrafi, bo go nie nauczyłeś. Znaczy, nie pozwoliłeś mu się nauczyć, może tak. Jak tam, synu, znajdujesz naszą jajecznicę? Mam. Kto to zrobił? Tam idziemy? No, nawet dobrych manier się nauczysz, że do stołu trzeba siadać. Chodź. Aha!